Blockchain i kryptowaluty to temat, o którym na pewno słyszałeś w ostatnim czasie. Dzisiaj w ramach PyFestivalu, czyli wydarzenia dla osób zainteresowanych programowaniem języku Python, e, spróbujemy napisać skrypt, który wyjaśni nam, jak działa technologia blockchain. Do przygotowania dzisiejszego odcinka posłużyła mi książka Blockchain: Podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach autorstwa Daniela Dreszera. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to link do tej książki zostawiłem ci w opisie pod tym filmikiem. Ja jestem CyberCoach. Witam na kanale CyberBiznes. Tematyka odnośnie kryptowalut, programowania i biznesu w sieci. Już teraz wciśnij suba, zostaw łapkę w górę i zaczynamy. Pi Festival. Programming, passion, Python. Programming is not a job, it's a style of life. Don't wait. Act. Like a Python. Blok to struktura, która zawiera w sobie określone dane. Bloki mogą łączyć się ze sobą, tworząc tzw. łańcuch bloków, czyli blockchain. Warto pamiętać, że bitcoin nie równa się blockchain. Blockchain to technologia, jednak protokół bitcoina zbudowany jest na blokach, które przechowują dane transakcyjne. W blockchainie możemy zapisać dowolne dane. Dzisiaj... Spróbujemy razem zrozumieć, jak działa blockchain, pisząc odpowiedni skrypt w Python. Przyjrzyjmy się pojedynczemu blokowi. Mamy tutaj indeks bloku, dalej wartość nonce, czyli number only used once. Ta liczba pomaga obliczyć unikalny hash dla bloku. Dalej możemy wpisać dane do bloku, na przykład witaj. W świecie. Dane, które wpisane są do bloku, są kryptograficznie szyfrowane, wynikiem czego jest funkcja haszująca na wyjściu tego bloku. Zauważ, że jeżeli zmieniamy dane w bloku, zmienia się również funkcja haszująca tego bloku. W sieci blockchain funkcjonują tak zwani górnicy. Którzy mają do rozwiązania pewną zagadkę kryptograficzną. Co to górnicy? Więc zajmują się kopaniem bloków. Jak widzisz, mam tutaj przycisk, wykop i za chwilę pokażę Ci, o co chodzi. Na czym polega zagadka kryptograficzna, którą rozwiązują górnicy? Mamy wartość nonce oraz dane w bloku. Zagadka kryptograficzna brzmi, znajdź taką liczbę nonce, że w połączeniu z ciągiem znaków z bloku, np. Witaj świecie. Dadzą wynikową funkcję skrótu, czyli tą funkcję haszującą, z określoną liczbą zer na początku funkcji. Górnik w sieci blockchain, który rozwiąże tą zagadkę, pierwszy, a wymaga to dużej mocy obliczeniowej, zostanie nagrodzony na przykład w kryptowalutach, jeżeli to jest sieć Bitcoin. Więc klikam sobie na wykop, i po chwili Liczba nonce została odgadnięta przez górnika w tej sieci. No i mamy tutaj wynikowy hash z określonymi zerami na początku. Przed tobą znajduje się łańcuch bloków, czyli blockchain. Mamy jeden blok, drugi i tak dalej. Te bloki są ze sobą połączone. E, zobaczmy. Mamy tutaj pierwszy blok, czyli tak zwany genesis blok. Potem kolejny i kolejny. Jak widzisz, bloki mają kolejną daną, czyli oprócz własnego hasha, mają również hash poprzedniego bloku, czyli w ten sposób są ze sobą połączone. Każdy blok wskazuje na poprzedni hash poprzedniego bloku. Utworzyłem nowy plik blockchain.py. Aby stworzyć blockchain, musimy wykonać cztery kroki. Na początek, zaimportować biblioteki, utworzyć blok, utworzyć blockchain i ten blockchain wyświetlić w jakiś sposób. Krok pierwszy. Importujemy biblioteki. Ważną biblioteką jest DateTime, która pozwoli nam na generację stempla czasowego. Każdy blok powinien zawierać ten stempel czasowy. I bibliotekę HashLib, która pozwoli na kryptograficzne zaszyfrowanie tego bloku. Przejdźmy do kroku drugiego, czyli tworzymy blok danych. Musimy zdefiniować pewną strukturę, która zawiera 7 parametrów. Jak pamiętamy, jest to numer bloku. Wpisujemy tutaj wartości inicjalizujące. Numer bloku, dane, zapisujemy, które zapisujemy w bloku. W tej chwili wpisujemy tutaj wartość none. Zmienna, która będzie wskazywać na kolejny blok, czyli również e, wartość none. Tutaj mamy e, wynikową funkcję skrótu, czyli tą e, funkcję haszującą. Dalej mamy liczbę nunc. No i zmienną previous hash, która przechowuje ID haszu poprzedniego bloku z tego naszego łańcucha bloków. Dalej używamy biblioteki DateTime po to, aby wygenerować stempel czasowy. DateTime, DateTime Now, czyli pobieramy aktualny czas. Najdroższa pizza w historii ludzkości. Słuchajcie, w 2010 roku taka ciekawostka, pewna osoba kupiła pizzę za 10 tysięcy bitcoinów. Tak są takie pizzerie, gdzie możesz kupić po prostu pizzę za bitcoiny. No i sprawdźmy sobie, jaka jest cena dzisiejsza bitcoina jest 58 tysięcy dolarów prawie 59 to sobie policzmy 58 razy 2 3 58 tysięcy razy 10 tysięcy raz 2 3 580 milionów dolców chyba dobrze policzyłem więc wyobraźcie sobie ile kosztowała ta pizza jeżeli jesteście zainteresowani i e, tym tematem to możecie sobie właśnie sprawdzić w takim narzędziu jak blockchain.com, mamy tutaj explorer i możecie sobie sprawdzić jakie są tutaj wykopywane bloki bitcoina, jakie transakcje są wykonywane w tej sieci, ponieważ blockchain jest tutaj publiczny, jest to publiczny blockchain, mamy dostęp do wszystkich tych bloków, które już zostały wykopane pizza za 580 milionów dolców Zajawiłem Cię tą technologią, jesteś cyberfirrem. Mam coś dla Ciebie jeszcze poniżej tego wideo. E, znajdziesz mój mini kurs, gdzie dowiesz się więcej o programowaniu Python. Dowiesz się o frameworkach webowych, co możesz z nimi zrobić i jak pożenić Python właśnie z technologią blockchain. Tak? Czyli dowiesz się więcej o kryptowalutach, technologii blockchain. A także o czymś więcej niż Bitcoinie, czyli o sieci Ethereum, gdzie możesz programować swoje zdecentralizowane aplikacje. Wchodzisz w link, zostawiasz imię, adres e-mail, a ja wysyłam Ci ciekawe informacje na Twoją na skrzynkę pocztową. Jeżeli zdefiniowaliśmy poszczególne atrybuty, to teraz deklarujemy funkcję inicjalizującą naszą klasę. Ta funkcja mówi nam o tym, w jaki sposób inicjalizujemy nasz blok, używając danych jako parametr funkcji. Poniżej zdefiniujemy funkcję haszującą. Jest to tak zwany popularny algorytm SHA-256, który generuje unikalny 256-bitowy podpis. Więc tutaj używamy biblioteki hashlib, no i e, używamy algorytmu SHA-256. Przejdźmy dalej. Wejściem dla naszego algorytmu SHA będzie połączony string składający się z pięciu atrybutów bloku, które wcześniej tutaj zdefiniowaliśmy. No i ta funkcja haszująca powinna jeszcze zwrócić jakąś wartość, będzie to wartość w ciągu szesnastkowym. Poniżej funkcji haszującej należy wyświetlić dane bloku, więc napiszemy pewną funkcję, która będzie wyglądała w ten sposób. Funkcja będzie wyświetlała w postaci stringu funkcję haszującą danego bloku, numer bloku, dane znajdujące się w bloku oraz wartość nonce. Spójrzmy jeszcze raz na blockchain. Powiedzmy wpiszę jakieś dane do pierwszego bloku, do drugiego no i do trzeciego. Wykopię pierwszy blok. Tutaj został obliczony hash dla tego bloku po wykopaniu bloku przez górnika. Wykopił drugi blok i wykopił trzeci. Po wykopaniu pierwszego bloku został wygenerowany jakiś unikalny hash. Drugi blok pobiera hash z poprzedniego bloku i na tej podstawie generuje wynikowy hash, czyli bierze hash poprzedniego bloku oraz dane z bloku drugiego i generowany jest jakiś hash na wyjściu. To samo tyczy się bloku trzeciego. Jest pobierany hash z drugiego bloku i generowany nowy hash na wyjściu tego trzeciego bloku Ale co się stanie, jeżeli powiedzmy w naszej sieci Ktoś zmieni dane w pierwszym bloku Wszystkie hasze kolejnych bloków się zmieniają I cała struktura została e, zniszczona po prostu Dlatego w prawdziwym świecie korzystamy z wersji zdecentralizowanej blockchaina Mamy wiele tak jakby węzłów sieci które walidują bloki, jest bardzo mała szansa na to, że dane w danym bloku zostaną zmienione. Sieć Bitcoina jest jedną z najpotężniejszych sieci obliczeniowych na świecie, i żeby skakować taką sieć, musiałbyś posiadać większą moc obliczeniową niż ta sieć, co do tej pory się nie udało, ponieważ Bitcoin działa już ponad 10 lat. Teraz utworzymy klasę blockchain. Jest to krok trzeci: musimy zdefiniować strukturę danych dla blockchaina blockchain składa się z bloków połączonych ze sobą wspominałem o górnikach i w sieci blockchain trudność kopania zwiększa się w zależności od różnych parametrów ja zdefiniowałem zmienną gdzie tutaj wpisujemy po prostu jakby trudność wykopania bloku tutaj mamy mm, zmienną e, maksymalną dla liczby nonce ona może wynosić 2 do 32 dalej mamy zmienną która będzie generowała docelowy hash bloku Poniżej generujemy pierwszy blok w naszej sieci blockchain, czyli e, tak zwany Genesis Block po angielsku. No i definiujemy zmienną head, czyli ten blok Genesis będzie pierwszym blokiem w naszym blockchainie. No jeżeli chcemy zbudować łańcuch bloków, to musimy oczywiście napisać funkcję, która będzie dodawała bloki do łańcucha bloków, czyli jest to funkcja add. Blok, który będzie dodany do naszego łańcucha bloków jest jedynym parametrem funkcji, której potrzebujemy. Teraz możemy ustawić hash poprzedniego bloku jako hash naszego nowego bloku. Następnie numer nowego bloku to numer naszego aktualnego bloku plus 1. Teraz nasz nowy blok jest tak zwanym headem w łańcuchu bloków. Pamiętasz górników, no, dla nich musimy stworzyć odpowiednią funkcję kopania bloków, czyli tak naprawdę funkcja mine będzie określała, czy możemy lub nie możemy dodać dany blok do łańcucha bloków. Tworzymy pętlę for, która inkrementuje od wartości 0 do wartości 2 do 32, czyli tej wartości max non, którą wcześniej zdefiniowaliśmy w pętli for sprawdzamy, czy wartość funkcji hash danego bloku jest mniejsza bądź równa od wartości docelowej funkcji hash jeżeli ta wartość jest mniejsza lub równa to wtedy dodajemy blok do łańcucha wywołując funkcję add no i możemy jeszcze wydrukować na naszym terminalu zawartość naszego bloku i przerywamy pętlę for za pomocą tego słowa kluczowego break jeżeli ten warunek if nie jest spełniony, no to należy dalej inkrementować wartość nans i kontynuujemy proces aż do zakończenia pętli for. Przejdźmy do ostatniego kroku przy pisaniu naszego blockchaina. Na początek wywołujemy instancję klasy blockchain, wpisujemy do zmiennej, no i możemy tutaj w pętli for wykopać 10 kolejnych bloków w pętli while Wyświetlamy każdy z 10 bloków blockchain w ten oto sposób. I teraz tak, zapisuję ten plik, przechodzę do terminalu, otwieram nowy terminal i wywołuję plik blockchain.py. I sprawdzimy, czy ten skrypt działa. Jak widzimy, kolejne bloki są wykopywane. Mamy tutaj odpowiednie dane, numer bloku i hash danego bloku czekamy aż zostanie wykopane 10 bloków 10 bloków zostało wykopane tak jak wygląda prosty blockchain, oczywiście można napisać to dużo ładniej i przejrzyściej, dodatkowo dodać interfejs graficzny dla tych bloków napisany we flasku no ale to oczywiście wymaga dużo więcej pracy e, i materiał pewnie na wiele, wiele więcej odcinków. Zachęcam Cię do dyskusji pod tym filmikiem. Zostaw komentarz, co sądzisz o technologii Blockchain oraz kryptowalutach. Pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować mój kanał i zostawić koniecznie łapkę w górę dla algorytmów YouTube'a. No takie kanały jak mój są niedoceniane, szczególnie w Polsce. Więc, więc pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym, na pewno pomoże mi innym twórcom się rozwijać. Zasubskrybuj kanał. No, tutaj znajdziesz sporo materiałów odnośnie programowania, szczególnie w języku programowania Python, a także jak robić biznes w sieci. Mówię o tym, jak zarabiać na afiliacji, jak tworzyć kursy online. I jak w ogóle poruszę się w sieci, żeby wydobyć z tego więcej hajsu. Że sam wiesz, że technologia blockchain połączona jest, można powiedzieć, z biznesem, dlatego mocno tym tematem się interesuję. Do zobaczenia gdzieś w sieci, może na Pi Festiwalu Mówił Cybercoach, cześć!